No, w sumie warto, tylko no, gram od zeszłych świąt, jednak wkręciło. Parę gadżetów jest, więc nieźle. Postaram się jak najwięcej wyciągnąć z tego dodatku. Jak czuję się jako osoba, która jako jedna z pierwszych kupiła dodatek do WoWa? Jestem podekscytowany, to jest jasne, bo spędziłem nad tą grą już wiele czasu. Nie będę ukrywał, wydałem dużo pieniędzy. Razem z kobietą gramy sobie dosyć często, dosyć intensywnie. No i to jest na pewno jakiś krok naprzód. Można powiedzieć nawet, że w naszym życiu. Czekałem bardzo długo na achievementy, ponieważ to jest rzecz, dla której już nawet po jakby uzyskaniu wszystkiego w grze, na to wciąż można spędzać czas, grać i czerpać z tego przyjemność. Ja sam pojawiłem się niedługo przed otwarciem głównej bramy. Za to mój kolega stał tutaj od 20, więc jemu zawdzięczam to, że jestem jeden z pierwszych. Pozdrawiam Rufusa, dzięki wielkie. Jesteśmy po prostu szczęściarzami, no i mamy nadzieję, że koledzy, którzy stoją w kolejce dość długo, też dostaną swoje wymarzone, prawda, gry i czekamy do następnego dodatku. Czemu zdecydowałem się, bo już gram od samego początku, no i teraz następną część kolekcjonerską chciałem zdobyć. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Przynajmniej przyjemna gra, no i coś zawsze nowego. Coś się dzieje zawsze. Piąty egzemplarz kolekcjonerski. Do niedzieli mam być 80 level. Okej. Artbook. 308 stron, 208 stron, tak? Jak było mówione. 208 stron. Myślę, że najbardziej wartościowe. Podkładka. Szkoda, że nie materiałowa, ale jest fajnie. No. Ścieżka dźwiękowa. Zaraz w samochodzie wyląduje pewnie od razu. Czemu dwa pudełka? A, behind the scenes. Fajnie. Gra. Instrukcja. I karty. Gdzieś tam jakiś pet ma być, ale to zobaczymy za pół godziny pewnie.